Hej kochani, witam się na moim kanale Nelenela Polska. Dzisiaj otwieramy Droblex z naszą kochaną Łucją. Tak naprawdę, słuchajcie, to Droblex dostała Łucja i dzisiaj gwiazda naszego odcinka otworzy. No ale jeszcze może kilka słów, Nelusiu, co to jest w ogóle to Droblex? To są takie małe figurki Z bajek? Z bajek Disneya, figurki bajki Disneya. Jest 78 figurek. Tak jest. Nie ma tylko takich małych opakowań. Są saszetki, są większe i są też bardzo takie duże. Słuchajcie, Droblex to są magiczne drzwi, za którymi znajduje się jedna z 78 postaci z bajek Disneya, które są nam wszystkim bardzo dobrze znane. To co, Łucja? Otwieramy? Hej, pobudka, dziewczynko! I schodzi pierwsza warstwa, czyli folijka. Trom-da-da-dom. Jaką zabawkę zobaczymy za magicznymi drzwiami? Jak to się otwiera? Nie wiem. Spróbuj. Są jakieś dwa takie... Nie wiem. Kochani, czy wy też mieliście problem z otworzeniem swojego pierwszego Droblex? O, chyba od tyłu otworzyłaś. Są jeszcze drugie drzwi. Wow! Pokaż nam tutaj. Słuchajcie, tam już coś widać. Tak, ale to trzeba otworzyć drugie, czyli te przednie drzwi. A, super. To może najpierw zobaczymy ulotki, jakie są Droblex, jakie można znaleźć. Pokaż nam. Ich tak dużo. 78 postaci z przeróżnych bajek. Słuchajcie, i myszki Miki, i księżniczki. Tutaj są wspaniałości. Tak trochę kategoriami. Trochę po angielsku. Zobaczmy, co jest w naszych drzwiach. Okej, otwieramy. Dobra, trzeba otworzyć teraz. Pokaż nam. Okej, jest takie coś. Pierwsze drzwi otworzymy, teraz drugie. Król Lew! Król Lew! Słuchajcie! Zobaczcie, jaki nasz fantastyczny Król Lew. Zobaczcie, jakie ma piękne oczy. One mają takie właśnie wielkie oczy. Ale jakie cudowne! Tak. Król Lew! I co tam jeszcze było? Tam Kochani, coś jeszcze było? Jak otworzyłam, to wyleciało takie coś. Może to jest jakaś podstawka, żeby na nie zostawiać? Okej. I... Nie wiem, co to jest. O, to jest, słuchajcie. Poczekajcie, oj, wypadło mi. To mi się kojarzy, jak ja byłam dzieckiem, to był taki konik polny? Z Pszczółki Mai może. Pszczółka Maja nie jest Disneya, moja droga. Pszczółka Maja to nasza rodzima bajka. Myślę i się wymyślić nie mogę. Czy kochani, czy wy znacie tą postać? Z której to jest bajki Disneya? Piszcie koniecznie komentarze pod filmikiem, z jakiej to bajki. Jednego mamy Króla Lwa, ale to? Za nic nie mogę odgadnąć. A mogę jeszcze je zobaczyć? Proszę, oczywiście. A Łucji się podobają zabawki? Myślę, że chyba tak. Łucja, słuchaj, co ty powiesz na temat Króla Lwa? Nasza Łucja jest wiecznie, słuchajcie, śpiąca. Teraz też usnęła. Mam nadzieję, że tak nie przynudzamy. Tak. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za obejrzenie naszego odcinka z otwarciem Droblex. Kochani, koniecznie napiszcie nam, jakie wy mieliście zabawki w Droblex. Ulotka? Druga ulotka. I może znajdziemy tego naszego. No to szukaj naszej pary. Słuchajcie, zobaczcie, ten nasz ludzik jest z bajki Pinokio i mi się wydaje, że to jest to sumienie Pinokia. No i nasz Król Lew, oczywiście jeszcze jest Kraina Lodu i masę innych ciekawych bajeczek. Kochani, popatrzcie, ja znowu złożyłam tak jak było i to chyba może być taki domek trochę. Drzwi tutaj można chyba sobie schować. Tak, zdecydowanie. Słuchajcie, tak czy siak. Oceniamy bardzo dobrze tą zabawkę. Tak, Neli się bardzo podobało. Ciociunie, kochane, jak będziecie do nas padać i nie wiecie, jaki drobiażdżek przynieść, Neli, możecie kupić taki Droblex, przepraszam. My powiemy, że kupiłyśmy to w super promocji. Tam chyba kosztowało to około 9 zł. Ale tanio było, tanio. Tak, tak. Znaczy, tanio. No, nie, tak
taki na prezencik bez okazji, to super. Nela dostała to za bardzo dzielne pobieranie krwi. Dwa razy musiała się pani doktor jej wbijać. Nie mogła pobrać, bo była za gęsta krew i tutaj mi musiała pobrać. I nie mogła żyły znaleźć, a to słuchajcie, błąd mamy, bo szłyśmy na pobieranie krwi i czego mama nie zrobiła? Nie dała Neli? Wody. I dlatego krew była za gęsta. Kochani, jak idziecie pobierać krew, trzeba wypić pół litra wody, minimum, tak, żeby fajnie poleciała krew. Natomiast Nela całkowicie była z zuchem, oczywiście chciała, żeby już był koniec, jednakże ani jednej łezki, ani jednego nerwu, wszystko było cudownie. W związku z tym mama zapytała, co byś chciała w prezencie za takie piękne pobieranie krwi? A ja powiedziałam, mamo, chcę drobus. I trafiłyśmy w super promocji. Kochani, koniecznie powiedzcie nam, jakie macie swoje drobles i czy faktycznie kolekcjonujecie, czy to był jednorazowy wybryk. Kochani, żegnamy się z wami bardzo gorąco. Nasza Łucja też was mocno całuje i macha wam. Zobaczcie. Nie śpiocha, ale macha. Dokładnie. Jesteśmy z wami i pamiętajcie, żeby wysyłać do nas na maila nelanelapolska@wp.pl swój numer telefonu, żebyśmy mogły do was zadzwonić. Zadzwonimy do was i zobaczycie się w filmie. Jeżeli chcecie wystąpić w filmie z Nelą, podajcie swój numer telefonu, oczywiście za zgodą rodziców. Buziaczki, kochani. Łapki w górę, subskrypcje. Pa, pa.